Punktem kulminacyjnym 28. Letniej Szkoły Języka, Literatury i Kultury Polskiej organizowanej przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego był Wieczór Narodów, który odbył się 15 sierpnia w środę na Cieszyńskim Rynku. Uczestnicy tego wydarzenia zaprezentowali publiczności swoje kraje. Nie zabrakło śpiewów, tańców, pokazów strojów, nauki podstawowych zwrotów, konkursów i degustacji różnorodnych kuchni z całego świata. To międzynarodowe popołudnie rozpoczął przemarsz z flagami. Szanowni organizatorzy tej świetnej Letniej Szkoły Języka, Literatury i Kultury Polskiej, szanowni gospodarze tego miasta, mieszkańcy Cieszyna i wszyscy goście tutaj zebrani na Cieszyńskim Rynku. Bardzo się wszyscy cieszymy, że ten plac, najważniejszy plac w mieście, staje się w sierpniu, a w szczególności 15 sierpnia, agorą taką międzynarodową. Że możemy przez sierpień przeżywać wyjątkowy czas, spotykać ludzi z różnych zakątków świata, mówiących różnymi językami, żyjących różnymi kulturami, a jednak zawsze sobie bliscy, a jednak zawsze uśmiechający się do siebie, szukający zawsze tego, co nas łączy i dzielący się dobrem między sobą. Dziękuję wszystkim uczestnikom Letniej Szkoły i w pewnym sensie gratuluję Wam, że tutaj możemy się spotkać i tutaj podzielić się sobą wzajemnie. Ale szczególne słowa podziękowania chciałem skierować pod adresem pani dyrektor i Uniwersytetu Śląskiego, bo to wasza inicjatywa, bo to wasza praca, wysiłek i serce włożone w to przedsięwzięcie, a my dzięki temu cieszymy się, mamy okazję tutaj w Cieszynie poznać różne kultury, mamy okazję rozmawiać w różnych językach, czasami może to być dla nas wezwanie. Dzisiaj życzę wszystkim dobrej zabawy, miłego wieczoru, a Uniwersytetowi, korzystając z tej okazji, składam najserdeczniejsze urodzinowe życzenia, chociaż mieliśmy okazję już to czynić nie jeden raz, ale piękny jubileusz i tych życzeń nigdy dosyć. Dobrej zabawy i jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.